Dzień dobry, kochani. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku warsztatów kreatywnych, warsztatów plastycznych pod tytułem Sztuka od ucha do ucha. Cieszę się, że znowu się widzimy. Mam nadzieję, że Wy też. Przygotowałam dzisiaj coś specjalnego. Zresztą, jak zwykle. Wiecie, co to jest? Przypatrzcie się dobrze. To jest jakiś kamień, prawda? Myślę, że większość z Was go nie zna. To krzemień pasiasty. Występuje w Górach Świętokrzyskich między innymi. I taki krzemień jest bardzo, bardzo stary. Zobaczcie, jaka jest piękna, pasiasta jego struktura. To jest prawdziwy skarb regionu świętokrzyskiego. Taki krzemień w epoce kamienia łupanego służył ówczesnym wojownikom do wykonywania różnych włóczni, a i w domu do wykonywania różnych narzędzi, ponieważ jest to niezwykle ostry minerał i jego struktura jest taka pasiasta i on właściwie dzieli się, można go podzielić w takie różne płaty. O, on się sam tak rozupuje. Zobaczcie, jaki piękny. To jest olbrzymi, olbrzymi krzemień pasiasty. Można go w dzisiejszych czasach wykorzystywać do przeróżnych celów, między innymi do wykonywania takiej pięknej biżuterii. Zobaczcie. Właśnie oto z rzemyczka i krzemienia pasiastego. Moja ukochana, ach, przepiękna. Skarb rejonu świętokrzyskiego. Można powiedzieć, że to minerał z kamielina, prawda? Zobaczcie, tutaj też jest krzemień, ale nazywa się nie pasiasty. Jest tego samego gatunku, można powiedzieć, tylko on się nazywa, jest cały czarny w środku, on się nazywa czekoladowy, taką ma słodką nazwę, krzemień czekoladowy. Widzicie? Też prawdziwa skamielina. A tu, jakbyście spróbowali, to będzie słone. To jest sól kamienna, również w postaci minerału, kamienia. Wiecie, każdy kamień kryje jakąś tajemnicę. Kamienie są niezwykle inspirujące. Mogą być szlachetne, tak jak bursztyny, tak jak jakie mamy kamienie szlachetne, topazy, turkusy. Mogą być takie zwykłe. Ja sobie tu przygotowałam, bo mam bardzo dużo kamieni, bo mam, no można powiedzieć, słabość do kamieni. Uwielbiam kamienie. Uważam, że są to takie kapsuły czasu z przeszłości, które znajdują się, możemy je znaleźć właściwie na każdej szerokości geograficznej. Niezależnie, czy na wakacjach jesteście nad morzem, czy w górach, czy nad rzeką, czy nad jeziorem, czy po prostu na wsi, czy w lesie, czy w mieście. Wszędzie otaczają nas kamienie. Prawda? I zachęcam Was do tego, żeby je szukać, żeby je znajdować, przebierać, oglądać, przyglądać się ich strukturom. Zobaczcie, ile mogą być takie otoczaki. Prawda? Ten akurat jest przywieziony z Bułgarii. A to jest zwykły polski, piękny, brązowy kamyczek. Znalazłam go na jakiejś wsi. Ten też jest chyba z Bułgarii. Ten z kolei jest z Izraela. Tu mam, o, na przykład te czarne, takie małe czarne, to są tureckie kamienie. Zaraz Wam pokażę. A, wysypiemy je tutaj. To oczywiście jest tylko część moich skarbów. Malutka część, ale tak Wam przyszykowałam, żeby je po prostu pooglądać. Zobaczcie, mogą być duże, małe, a takie malutkie nawet z białymi... Op! Upadł mi. Takie białutkie, czarniutkie, z białymi paseczkami. Mogą być też rude, mogą być zielone, turkusowe, białe, czarne, przeróżne. Dziś zajmiemy się nie tyle kolorem kamienia, co jego kształtem. I zrobimy kamyczkowe skarby. Jeśli macie już przyszykowane jakieś kamienie, to bardzo dobrze. Jeśli nie, to zróbcie sobie przerwę i możecie popołudnie albo poranek spędzić szukając jakichś fajnych kamieni. A po co? A po to, żeby zrobić z nich takie małe
dzieła sztuki. Tak się zastanawiam, które wybiorę do mojej pracy i od razu przy okazji opowiem Wam, co nam będzie potrzebne. Będą nam potrzebne farby akrylowe i te akcesoria do farb, które zwykle używamy. Czyli pędzle, oczywiście, woda, które by tu użyć. No, już sobie, ja już chyba wybrałam. Oczywiście jakaś paleta, karteczka, na którą będziemy wyciskać farby. No i przede wszystkim te nasze minerały, piękne kamienie. Ja wybrałam jeden bardziej ostry w kształcie, prawda? A inny okrągły, owalny można powiedzieć. Tak? Dobrze. I teraz tak, pierwsza rzecz jest taka, aby przyjrzeć się kształtowi kamienia, poobracać go, pooglądać i zastanowić się, z czym on nam się kojarzy. Czy ta forma będzie sugerowała nam jakiś przedmiot? Może to być postać, może to być zwierzątko, może być roślinka, może być no cokolwiek, cokolwiek. A teraz Wam pokażę jaką ciekawostkę. Wiecie, co to jest? Ja kiedyś malowałam kamienie z dziećmi na zajęciach i tak wzięłam do ręki właśnie, to jest kamień. Wzięłam do ręki ten kamień i tak się patrzę, mówię, z czym on mi się kojarzy? I pomyślałam sobie, z kawałkiem wołowiny. I pomalowałam go, żeby imitował kawałek wołowiny. Jest to dość taki subtelny pomysł. Oryginalny. No dobrze. I teraz tak, ten kamyczek sobie oglądamy. Ja już chyba mam pomysł. Zobaczcie, tu jest trójkącik, prawda, od góry. Może być daszkiem. Spróbuję z niego zrobić takie przedstawienie domku. Będzie domek, tu mam jeszcze coś takiego od dołu, to może tu jakaś postać będzie siedziała. No to dobrze, to będzie domek. A tu jako owalna jakaś taka figura, to myślę, że mogłabym z tego zrobić jakąś buzię. Wesołą buzię. Dobrze, do dzieła. Pędzelki mamy naszykowane. Tutaj. Jakie macie? Mogą być okrągłe, mogą być płaskie, takie, które zwykle używacie. I oczywiście bierzemy farby, wyciskamy na paletę. Po kawałeczku. Taką ociupinkę. Podstawowe kolory, kto wie jakie są? Żółty. A! Się kleks zrobił. Czerwony. Oraz niebieski. Moi drodzy, tak, z tych kolorów podstawowych możemy zrobić każdy inny kolor. Tu troszkę nam się... O, musimy... Czekamy, dobrze, niebieski. Biały będzie potrzebny, żeby rozjaśniać, jeśli tam ma być buzia albo... Będzie biały, ale posłużymy się też innymi kolorkami. Ten warsztat nie polega na mieszaniu barw, natomiast myślę, że będzie można użyć fajnie różnych odcieni, kolorów. Będziemy tworzyć te odcienie, różowego troszkę wycisnę. Nie musi być bardzo dużo, zawsze można docisnąć. Taka uwaga, jeśli wyciskacie farby na paletę, to nie musicie bardzo dużo wyciskać, bo często jakoś tak, no, żeby nie powiedzieć bezmyślnie, ale... No, czasami rzeczywiście bez pomyślunku wyciskamy bardzo dużo, a potem te wszystkie kolorki, na przykład używamy tylko jednego, a reszta nam schnie. Nie są to farby olejne, które mogą leżeć, tylko farby akrylowe, a one charakteryzują się tym, że szybko wysychają, prawda? No właśnie. Dobrze. Myślę, że zacznę od domku. Domek będzie miał czerwony daszek. No to biorę sobie troszkę czerwonej farby i projektuję tutaj. Niech będzie czerwony. Jest to taki, można powiedzieć, oczywisty kolor dachu, chociaż wcale tak często mówimy czerwone dachy, ale może być każdy inny kolor, prawda? Skąd się to wzięło? Przecież czerwone dachy wzięły się stąd, że zwykle przez wiele lat dachy były pokryte dachówką, czyli taką materiałem ceglanym, który ma właśnie kolor zbliżony do czerwonego. Mówi się nawet, jest taki odcień ceglany, prawda? Taki troszkę pomarańczowo,
zgaszona czerwień. Tak. No tu mam, o, zobaczcie, jeden domek. Malując, możecie posłużyć się różnymi kolorami, mieszając na palecie, tak żeby te odcienie były nie tylko takie jednolite, ale na przykład, żeby troszkę pocieniować, prawda? No. Ja tu dam, tu mamy taki drugi fragmencik, to dam troszkę inny daszek. Myślę, że może taki jaśniejszy. O, tutaj damy drugi daszek, jaśniejszy. To będzie taka przybudóweczka. Druga część tego naszego domku, tak. Ściany postanowiłam zrobić jakieś takie też jaśniutkie. Weźmiemy troszkę żółtego, troszkę bieli. O, tak jest. I sobie te ściany tu pomalujemy, tak. Niech sobie będzie. O. Jeśli kamień ma formę płaską, to niekoniecznie musicie z drugiej strony malować, ale możecie. Niekoniecznie. Nie jest to potrzebne jakieś bardzo. Natomiast jeśli będzie miał wyjątkowo jakąś taką bryłę, gdzie będzie można ją przestrzennie oglądać, no to jak najbardziej sugeruję, żeby... żeby kamyk był pomalowany z każdej strony, prawda? No właśnie. O, teraz troszkę tego daszku, a może ten drugi daszek zrobię różowy, o, żeby on się bardziej odcinał. Widzicie, tutaj zawsze trzeba myśleć kompozycyjnie, jak będzie lepiej dla naszej kompozycji, prawda? No właśnie. O, tak jest. Dobrze. Poczekamy, aż przeschnie troszeczkę. Tak sobie pomyślałam, że tutaj, jak jest takie półokrągłe na dole, to ja tu dam jakieś zwierzątko. I na przykład mogłabym tu zrobić kotka siedzącego przed domem. Okitoki. Będzie rudy kotek. Taki rudy, fajny. Kocio, kocio. Niech sobie tu siedzi. O, nie musi być taki mega realistycznie rysowany, oczywiście malowany, ale przede wszystkim, żeby widać było, że to jest kot, to musi mieć co? Z czego składa się kot? Z trójkątnych uszu. I to z daleka będzie nam od razu sugerowało, z jakim to zwierzątkiem mamy do czynienia, prawda? No właśnie, robimy mu tu uszka trójkątne. Miłośnicy kotów na pewno się ucieszą, bo na pewno wśród Was są w ogóle miłośnicy zwierząt. I jedni to psiarze, a inni kociarze. Tym razem albo wiecie co, zrobię i kotka i pieska, żeby i kociarze i psiarze byli zadowoleni. O, i tak będzie najlepiej. Tu mamy kotka. To potem wyschnie, zrobimy troszkę brązu. I tu. O. Jak mu to damy? Brudny. Tu będzie mały piesek. O! Taki sobie mały piesio będzie sobie tu siedział. Tak. Dobrze. I drugą połać domku też zrobimy. O! Jak wyschnie, potem będziemy robić jeszcze inne elementy. Dobrze. Na razie podmalówka wygląda tak. I zajmiemy się drugim kamyczkiem. Mianowicie powiedziałam, że zrobię z kamyczka jakąś buzię. Więc postaram się uzyskać taki cielisty kolorek. O, niech będzie taki słoneczno-cielisty. I tu tą podmalóweczkę trzeba będzie zrobić. Tak jest. I sobie jedziemy. Fajnie. Całym. Aha, ale na przykład można na oczka zostawić już od razu biel. Tu zrobimy sobie biel. Zostawimy. No i tak. Buzie. Ładnie cieliście. Tą pierwszą warstwę można położyć.
Tak. Dość dokładnie. Tu, oj, przepraszam, tutaj nam się coś tu. Ach. Dobrze. No, dołem może być troszkę ciemniej, tak żeby według światła cienia. Oczywiście robimy buzię, robimy cerę tej postaci. I potem wszystkie fragmenty, elementy, które składają się właśnie na postać. O, i również włoski, oczka i po kolei wszystkie elementy. Pod malówkę na razie, tak żeby nam to wyschło, bo oczywiście te następne, bardziej szczegółowe rzeczy namalujemy, jak już ta podmalówka, czyli ta pierwsza warstwa farby będzie wyschnięta. Wracamy do naszego domku. To odkładamy na bok. Wracamy do naszego domku. No i na przykład można zrobić okienko, bo w każdym domku przecież są jakieś okienka. Tu sobie będzie okieneczko jedno. Tu okieneczko drugie. Tak jest. I zrobimy za pomocą tipeksu, bo oddaję taką kropkę. Wiecie, co to tipeks? Tu damy oczko kotka, jedno. O, oczko kotka drugie. I piesio. Damy o dachóweczkę. Tak, żeby troszkę nam tu bliku było. Od okienka szprosy. Tu będzie innego typu dachówka. I mamy za chwileczkę pierwszy element gotowy. Co jeszcze będzie ważne? Ja Wam tu pokażę. O, proszę. Widzicie? Tomek. I teraz musimy trochę podkontraścić. Czyli robimy konturek. Może być grubszym, może być chudszym markerkiem. Tak, żeby nam to, chociaż może być też farbą, ale ja tak zrobię, bo żeby nam tu nie schło za długo, to troszkę tu zrobimy farbeczką. Robimy tego konturku troszeczkę. O, tak jest. Tu troszkę podkontrastimy również nasze. I mamy piesio. Będzie patrzył w stronę kotka. Tu mu łapkę podawał, a kotek będzie patrzył w stronę pieska. I też nosek. I będzie, o, jakiś taki piesek i kotek. Tak jest. Jeden kamyczek pomalowany. Nieschnie. A teraz drugi. I mamy. Zrobimy sobie nosek. Taki ładny tu. Troszkę bieli. Dobrze. Robimy sobie usteczka, ale już cieniutkim, trójkątnym pędzelkiem, szpiczastym, okrągły pędzelek trójkątny. Może uśmiechniętą tą buzię? A jakże, zrobimy taką uśmiechniętą, fajną. O, ha. Niech będzie. Teraz pokażę. Oczywiście, przecież wiadomo, że Wy wybieracie sobie takie postacie, takie zwierzątka, takie elementy, takie pomysły według Waszego uznania. Takie, które Wam się będą podobały, takie, które będą pasowały do Waszych kamyczków, do kształtu przede wszystkim Waszych kamyczków. Ja już tutaj postaram się zrobić konturek. Patrzcie uważnie, co tam pod nogami Wam się znajduje.
jakie to ciekawe skarby można znaleźć i zbierając różne kamyczki, potem je ozdabiając, można się świetnie bawić. Będzie to nie tylko zachęcało Was, inspirowało do różnych uważnych obserwacji, wyjścia do natury, wyjścia do lasu, wyjścia nad, gdzieś na podwórko, żeby poszukać kamyczki. Oczywiście trzeba je przygotować przed malowaniem, umyć oczywiście, oporządzić i tak dalej. Ale też segregacja będzie da Wam dużo satysfakcji i przede wszystkim wybór odpowiedniego kamyczka, odpowiedniej formy i wymyślenie odpowiedniego obrazka. Takie kamyczki możecie gdzieś zostawiać w różnych miejscach, żeby na przykład ozdabiały gdzieś tam przy parapecie, może pod domem, na podwórku można gdzieś je zostawić, może ktoś je znajdzie. Jest dużo pomysłów, żeby je wykorzystać. Można zrobić sobie dla siebie kolekcję różnych buziek, albo różnych domków, albo kotków, piesków, rybek i tak dalej. Wszystko zależy od Waszej inwencji. Mam nadzieję, że sobie cudownie poradzicie. Jestem o tym przekonana. A warsztat jest jedynie inspiracją i propozycją, jak można wykorzystać piękne dary natury w postaci kamieni. Oto moje propozycje. Buziaczek i domek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie łapkę w górę, udostępniajcie. Dzielcie się ze znajomymi. I przede wszystkim życzę Wam miłej zabawy. Dobrej, kreatywnej zabawy. Widzimy się następnym razem. Do zobaczenia, kochani.